Czy jakoś specjalnie od strony duchowej przygotowujesz się do odgrywania tej roli? Tak, no to są jakieś tam swoje rozważania. Swego czasu czytywałem Katarzynę Emmerich, żeby jakoś duchowo wejść w okres Wielkiego Postu i samego misterium. Jaka stacja Drogi Krzyżowej dla Ciebie no, jest tą najcięższą? Gdzie najwięcej potrzebujesz takiego samozaparcia czy tej gry aktorskiej? No, myślę, że samo krzyżowanie jest takie najtrudniejsze i moment, kiedy jest podniesienie krzyża, kiedy jest wywyższenie krzyża i ja znajduję się ponad tłumem. Uwalniamy Barabasza! Hejście! Oto wyprowadzam go do was, na zewnątrz, abyście poznali, że nie znajduję w nim winy. Oto człowiek! Ruszaj! Naprzód! Częściej! Brawo! Na dworzu mamy śnieg. Czy to ci mocno przeszkadza w odgrywaniu swojej roli? Nie przeszkadza mi, a wręcz pomaga. Trudno jest odgrywać rolę cierpienia w momencie, kiedy tego cierpienia nie ma. Trzeba naprawdę dużo sobie gdzieś tam wewnętrznie to cierpienie jakby wzbudzić i gdzieś tam głęboko. Natomiast jeżeli jest zimno i gdzieś są jakieś niedogodności, tym łatwiej mi jest wejść w rolę umęczonego Chrystusa. Łatwiej mi jest pokazać to cierpienie. Najcięższa stacja Drogi Krzyżowej dla Ciebie? Spotkanie Jezusa z Marią. To jest dla mnie takie bardzo ujmujące. To łapie mnie za serce zawsze. Zawsze. Bo widzę tego mego syna. Widzi Pan, ja nie mogę rozmawiać, bo ja już to czuję. Wychodzi na spotkanie, Jego zrodziła, Jego wierzyła. Zraniona Jego boleściami, wyszła wiernie cenie, nie opuściła, za nim kroczyła. Obserwujemy łzy u Ciebie podczas przytulania Jezusa po zdjęciu z krzyża. Tak mocno realnie wchodzisz w to? Tak. Przygotowuję się duchowo. A szczególnym takim dla mnie czasem to jest okres Wielkiego Postu, także mogę powiedzieć, że przygotowuję się duchowo do tej roli przez cały post. Ale co chcę powiedzieć, że bicie serca, moje bicie serca jest jednakowoż tak mocne za każdym razem, jak tego pierwszego mego razu na Kalwarii. Czy
Kiedyś ktoś policzył, ile pątników jest na takiej drodze krzyżowej piątkowej. Szacujemy, że na tej wielkopiątkowej drodze krzyżowej pojawia się około 3000 pątników, uczestników misterium. I właśnie, jak to się zaczęło? Zaczęło się od zbierania osób, które byłyby na tyle zdeterminowane i na tyle uwierzyły w to, że to się uda, żeby w tym dziele wystąpić. A potem, jak już byli ludzie, bo to przecież podstawa, bez ludzi nie ma teatru, a to jest taki religijny, bo religijny, ale jednak ciągle teatr. No i potem trzeba było składać te wszystkie dodatkowe elementy, czyli muzyka, śpiewacy. Ojcze! Twoje ręce! Oddaję ducha mego! Wykonało się!